to trzecia część rozmowy z Czesławem Niemenem, jaką w 1993 roku przeprowadziłyśmy w Sydney z Ernestyną z Kuriatkowek. Dziś tematy niesprawiedliwe, bolesne, a więc o tym, jak starano się najpierw nie dopuścić, a później zniszczyć karierę Czesława Niemena, zmniejszyć jego popularność, przez fałszywe zmienianie jego wizerunku, oskarżanie go o czyny, których nie popełnił. Ale prawdziwa wartość moralna i prawdziwy talent same się obronią. Myślę, że w tamtych czasach tylko niewielu wierzyło w te głupawe plotki, a jego fani nie dali się nabrać na kłamstwa ludzi, dla których Czesław Niemen był po prostu niewygodny, gdyż był guru ówczesnej młodzieży, a jego niewątpliwa genialność zaćmiewała najróżniejsze lansowane wtedy beztalencia. Pan, znaczy myśmy to tak odczuwali, ofiarą niezasłużonych kontrowersji, które ciągnęły się całe, powiedzmy nawet dziesięciolecia. Zaczęło się chyba od Grześkowiaka, tak? Od tej... Może pan o tym opowie? Ja nie chcę opowiadać, wie pani, bo mnie to dość pobolewa jeszcze. Także w ogóle nie lubię się tłumaczyć. Ja opisuję wszystkie sprawy w książce takiej pod tytułem... Dzienniki spojrzenia za siebie i gdzieś tam... Kiedy właśnie... będzie wydana? Na razie to jest w periodyku, z tego co wiem, drukowane, tak? Fragmenty, ale takie zupełnie chaotyczne. Ale w jakimś piśmie to jest, tak, a dopiero w formie książkowej miejmy na razie. W rock'n'rollowym piśmie w Polsce. Mam swoją rubrykę i tam czasem drukuję. Ja to dość dobitnie skomentowałem na płycie Terra de Florata. Tam są teksty oczywiście ogólniejsze, nie robiłem żadnej lopatologii, do żadnych osób po imieniu się nie... No ale prasa pisała, że to w sumie kto? Grześkowiak, tak? Grześkowiak, ale... Nieładnie się zachował. Tylko, że specjalnie karę była podtrzymywana przez pewne osoby, którym to widocznie przynosi jakąś korzyść. Ja nie wiem, kto tam był, naprawdę nic mi nie... Mnie się bardzo podobało pana wystąpienie w telewizji, nie wiem, czy pan to pamięta. Pytano pana właśnie o to. Pan powiedział, że o tej sprawie nic nie wie, ponieważ pan w tym czasie, kiedy ta sprawa się wydarzyła, był na turnieju w Stanach Zjednoczonych, co może poświadczyć bagat. A mnie nie było w ogóle w tym okresie, kiedy to nic nie wyimputowano. To jest jedno. A drugie, byłem parę razy w Radomsku, ale to w ogóle w głowie mi się nie chce pomieścić, żeby coś takiego można było uczynić. To nie pasuje do pana absolutnie takie zachowanie, bo znamy pana z innych koncertów. Nie, no w ogóle nonsens. Ale wiadomo, ja mogę tylko to skomentować krótko. Tam był nauczyciel, który to napisał, taki niby paszkwil, ale to było za zgodą i za poleceniem tak zwanych działaczy ZMS-owskich, którzy szukali sposobu, jak zdyskredytować moje imię w oczach fanów młodych, którzy przecież tu mnie przychodzili na moje koncerty. Oczywiście to zawsze odnosiło odwrotny skutek i dlatego później, w późniejszych latach innych sposobów się próbowano jakoś tak imać. Ale ja już nie chcę naprawdę na ten temat zabierać głosu. Uważam, że to jest jedna wielka zezowata bieda. Jak pan na to w ogóle dzisiaj patrzy? Na te wszystkie przeciwności, które pan robili? Ja na przykład pamiętam festiwal opolski, kiedy śpiewał pan Dziwny jest ten świat. Siedziałam przed telewizorem i słyszałam, jak specjalnie podkręcałem mikrofony, żeby gwizdały. Po dwukrotnym gwizdaniu pan po prostu spokojnie, podziwiam pana spokój, spokojnie pan powiedział,
Bardzo proszę mnie miksować, będę się sam miksował. I wtedy te prowokacje zaprzestały. Ale co było powodem tych prowokacji? To, że pan inny repertuar, oryginalność, indywidualność? Proszę pani, to trzeba zapytać prowokatorów. To oni by odpowiedzieli na to. Oni na to na pewno by odpowiedzieli. Pani Ela może wie, bo kompletowała materiały różne, jak archiwista wręcz. Jak pani sądzi, co było powodem? Ja po prostu w tamtych czasach śpiewałam w takim zespole Meteory z Bossa Nova Combo. I bardzo często miałam nagrania, bywałam na tych nagraniach w radiu i słyszałam, co mówili różni muzycy na temat pana. Więc dosłownie wściekłość mi ogarniała, kłóciłam się z nimi, tłumaczyłam. Ale ci ludzie po prostu ani nie rozumieli pana muzyki, ani pana sposobu ubierania się, ani pana oryginalności, bo oni byli przeciętni. A przeciętność nie lubi człowieka, nie mogę tego komentować. Który się wybija. Prawdopodobnie jest to, znowu mogę tylko skwitować, zezowata bieda po prostu, zaglądania komuś do okien. I właściwie no taka zawiść, zazdrość i jeszcze inne, a właściwie przez to pogarda, bo to jest pogarda właściwie. Człowiek, który pogardza drugim, poniża sam siebie, prawda? No, no to jest właśnie ten... No zresztą później nieprzypadkowo przecież powstała piosenka Dziwny jesteś świata. Między innymi adresowana do takich ludzi była. Słyszałam, że przez wiele lat nie chcieli panu dać weryfikacji piosenkarskiej. No ja nie mam jej. Bardzo dobrze. Do końca nie mam. Dostanie weryfikacji, nie będzie. Ponieważ słyszałam piosenkarki, które miały... Nie zweryfikowałem się. Całe lata i nie potrafili śpiewać. Tak jest. Jeszcze jeden temat odfajkujmy. Myśmy nawet z panią Elą rozmawiały na ten temat. Ciągle do tej pory kontrowersje wzbudza pańskie wystąpienie w telewizji tuż po ogłoszeniu stanu wojennego. Ach, to jest naprawdę nudne. A, tak, ale ludzie gdzieś tam ciągle jeszcze na te tematy dyskutują. Co im można na ten temat powiedzieć? Wiem, nawet tutaj się dowiedziałem o zgrozę gdzieś tam w Melbourne. Pewien pan, który bodaj nazywa się... Znaczy on podobno miał się wypowiedzieć we własnym imieniu, że on nie pójdzie, bo bojkotuje, a niech mu lekką będzie ziemia. Nie chcę się powtarzać, bo ja już tyle razy to mówiłem, już tyle razy było dementi. I nie ponoszę żadnej winy za widzimisię pułkowników, którzy wzięli jakiś wywiad z mojego programu świątecznego i wstawili do dziennika. No to był powód główny. Nie mam nic wspólnego z całą zabawą. Ale jeszcze ta perfidia była taka, że to właściwie pułkownicy rozsiewali te plotki. To nie tak, że tam na przykład Solidarność, bo przecież ja wtedy jeszcze byłem w Teatrze Narodowym i u nas bardzo działała tak prężnie Solidarność aktorów. I oni się sami zdziwili, jak to mówi, dlaczego, bo tam jakaś taka lista była, że ja tam jestem na liście kolaborantów. Początkowo się śmiałem i wszyscy myśmy się śmiali, a później już nie było do śmiechu. Mnie jest tylko przykro, że właśnie na Zachodzie część emigracji tej właśnie, która na skutek stanu wojennego nie wróciła do Polski, uwierzyła tym szpiclom z ambasad. Bo taka prawda jest.
bo tam ci rozsiewali, to powiedzieli, bo wreszcie trzeba było skończyć z Niemenem, bo przecież zaczęła się jeszcze od kiedyś od tego pseudonimu, bo to jest, był rewizjonizm dla nich. Także to wciąż była próba... Serio? No, jak najbardziej. To o tym nie słyszałam. No, to ja o tym wszystkim piszę też. Po prostu przyjęcie nazwiska Niemen już im się nie podobało. No wiadomo, Niemen kiedyś był w Polsce, ale po wojnie nie ma go w Polsce już. Aha. Ale na tym urywku, ojej, o którym pan mówi, że zamieścili w dzienniku, nie było nic kompromitującego pana. Ja dokładnie nie pamiętam. Ja nie widziałam tego, bo ja wtedy dziennik bojkotowałem. A ja widziałam. Oglądałam dziennik i widziałam tą pana wypowiedź. Ja nawet nie wiem, co tam oni wzięli. Pan po prostu powiedział. Ale to nie chodziło o to, co mówił. Ważne było to, że w momencie, jak pułkownicy prowadzili telewizję, że wystąpił. Tak. To to było. Ale mówił też tylko i wyłącznie, że ludzie właśnie nie powinni ze sobą walczyć. Bo ja robiłem przez to... Siedział pan z Tomem Norwida. To nie wiem, co to miało wspólnego. Dziennik, Tom Norwida. Zresztą, tak? Tak. No ja nie widziałem tego, więc ja nie pamiętam tego w ogóle. Nie ma o czym nawet mówić. Był to program świąteczny, gdzie tak, śpiewałem poezję świętego Pawła, dwie kolędy nowe, które napisałem do wierszy słowackiego Lenartowicza. I chyba trzy wiersze Norwida, też okazjonalne, świąteczne. To był cały program. Pytania były, dlaczego program religijny? Czy ktoś sobie po prostu zrobił taki montaż tego pana programu, tak jak kiedyś z filmem Sukces było, prawda? No dokładnie. Nagrali zupełnie inny materiał, zupełnie inny materiał. Absolutnie dokładnie. Sprawa się powtórzyła. Skompromitował się reżyser, nie pan. No, ale co najśmieszniejsze, że ja na przykład usiłowałem później szukać tej taśmy w ogóle. Nie ma. Nie, w telewizji nie ma żadnej taśmy. Tak. To jest problem. Bo chciałbym to skonfrontować w ogóle. Gdy patrzył w lustry kryształy, samo zachwytu niech będzie chwały. Niech patrzmy radzi na cudze błędy. Nie zawsze mądry ten, kto bezbłędny. Nie cieszmy oka na czyjeś klęski, nie zawsze silny, ten kto zwycięski. Nie dopatrujmy się tylko innych niedoskonałości, wspólnie na gminnych ze złota to bieda. Ze złota. Z ukosa na tych wyniosłych aż pod niebiosa. Nie wypatrujmy fałszywych bogów, bo minmy brednie ideologów. Nie zaglądajmy do wnętrza innym, nie powodujmy sądów niewinnym, nie sama. Człowiek, nie naśladuj.